Range Rover Velar, luksusowy SUV, ma blisko 300 koni pod maską i najnowsze systemy wspomagania jazdy. W salonie kosztuje majątek, ponad 400 tysięcy złotych. Decyzją warszawskiej prokuratury właśnie taki samochód dostaną za darmo funkcjonariusze Straży Granicznej. To przekazanie możliwe było w oparciu o nowe przepisy, które zostały wprowadzone ustawami covidowymi. Zgodnie z ich treścią możliwe jest nieodpłatne przekazanie zajętych w toku postępowania przygotowawczego przedmiotów. Samochodem przed zatrzymaniem jeździł były minister transportu Sławomir Nowak. Jego właścicielem jest Jacek P., który w tym samym śledztwie również usłyszał korupcyjne zarzuty. Prokuratura twierdzi, że Range Rovera wydała na wniosek komendanta Straży Granicznej. Wszelkiego rodzaju sprzęt jest nam za bardzo zawsze potrzebny, zwłaszcza obecnie, kiedy mamy presję migracyjną. Ten samochód na pewno się przyda. To pierwsze przekazanie samochodu służbom dbającym o porządek publiczny na podstawie ustawy covidowej. Analizujemy treść tego postanowienia, szczególnie z uwzględnieniem jego uzasadnienia i w najbliższych dniach podejmę decyzję co do tego, czy istnieje konieczność złożenia środka zaskarżenia od tego postanowienia. Dysponowanie mieniem osób podejrzanych, gdy nie ma wyroku sądu, a nawet aktu oskarżenia, to jest coś niewiarygodnego. Budzi poważne wątpliwości adwokatów. Odnoszę wrażenie, iż jest to kolejna nieuprawniona próba wykorzystania sprawy mojego klienta do odwrócenia rzeczywistych problemów obecnej władzy. Samochód, którym jeździł Sławomir Nowak, ma trafić najprawdopodobniej na polsko-białoruską granicę. Tego typu samochód, co do zasady, nie nadaje się do ciężkiej pracy. On co prawda może oczywiście jechać w ciężki teren, natomiast tego typu zabawy kończą się prędzej czy później dosyć wysokimi rachunkami w serwisie. Naprawa koła od kilku tysięcy w górę, wymiana reflektora powyżej 10 tysięcy. Straż Graniczna twierdzi, że sobie z tym poradzi. Mamy swoje warsztaty, swoje serwisy, którymi własnymi siłami, środkami dbamy o nasze pojazdy służbowe. Jeśli adwokat Jacka P. złoży zażalenie o tym, czy Range Rover Velar trafi do pograniczników, zdecyduje sąd. Robert Gusta, wydarzenie.